flipy na polach. Kup pole, zrób żniwa i sprzedaj pole. W Farmingu 22 taka możliwość oczywiście istnieje. Wszystko dlatego, że cena pola jest stała i niezależna od tego, co na tym polu rośnie oraz w jakim stadium wzrostu się znajduje. Czyli mówiąc prościej, możecie kupić sobie pole, które jest gotowe do zbiorów, zebrać te zbiory, sprzedać oczywiście plony i zarobić, a później sprzedać to samo pole za dokładnie taką samą cenę, jaką zapłaciliście na początku. Brzmi ciekawie? No to sprawdźcie u siebie, czy wam to też działa.